Testament samuraja. Musashi Miyamoto, samuraj i mistrz miecza, 12 maja 1645 roku napisał swój duchowy testament, który do dzisiaj jest drogowskazem dla wielu ćwiczących i studiujących sztuki budo. Oto te ponadczasowe zasady japońskich mistrzów. Nie posiadam rodziców. Z nieba i ziemi czynię swoich rodziców. Nie posiadam domu. Głębia mojej duszy jest moim domem. Nie posiadam mocy boskiej. Z uczciwości czynię moją moc. Nie posiadam bogactw. Pokora jest moim bogactwem. Nie posiadam mocy magicznej. Wewnętrzna moc jest moją magią. Nie posiadam życia ani śmierci. Z wieczności czynię moje życie i śmierć. Nie posiadam ciała. Odwaga to moje ciało. Nie posiadam oczu. Błysk światła to moje oczy. Nie posiadam uszu. Z rozsądku czynię moje uszy. Nie posiadam kończyn. Z zapału czynię moje kończyny. Nie posiadam prawa. Z własnej ochrony czynię moje prawo. Nie posiadam strategii. Swoboda, by zabić i swoboda, by zwrócić życie, to moja strategia. Nie posiadam zamiaru. Dogodna sposobność jest moim zamiarem. Nie posiadam cudu. Tylko prawo jest moim cudem. Nie posiadam zasad. Z adaptacji wszystkich rzeczy czynię moje zasady. Nie posiadam taktyki. Z istnienia pustki czynię moją taktykę. Nie posiadam talentu. Z szybkiego umysłu czynię mój talent. Nie posiadam wrogów. Z roztargnienia czynię mojego wroga. Nie posiadam przyjaciół. Mój umysł jest moim przyjacielem. Nie posiadam zbroi. Z życzliwości i sprawiedliwości czynię moją zbroję. Nie posiadam zamku. Nieporuszony duch jest moim zamkiem. Nie posiadam miecza. Nieporuszony umysł jest moim mieczem. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Jaki film wybierasz teraz? Nawyki Zen czy Tao Te Ching?